Siemano widzowie, widzimy się na widzicie mnie na kanale Karpiarza Skorzelec. Dzisiaj wybraliśmy się na łowisko Fiszka wspólnie ze znajomymi na zakończenie tego oto sezonu. Jest dzisiaj 20 października, kiedy zakończamy sezon. Gdzie tak pięknie prezentują moje wędeczki, o. Jedną mam gdzieś tutaj, gdzieś blisko wywiezioną. Jedną tutaj mam gdzieś, o. Drugą mam gdzieś tutaj. Tata jeszcze swoich wędek oczywiście nie wywiózł. No. Teraz idziemy na stanowisko do kolegów. Oczywiście zaraz wam zrobię room tour domku, bo tutaj są na miejscu dostępne domki. I jesteśmy na stanowisku numer 9 i 10. Ja z tata jesteśmy rozbici na stanowisku numer 10. A wujek i kolega na stanowisku numer 9. A wujek chyba tam gdzieś tam pod tamte trzciny, nie wiem. No. O co, no wpadła kropla na kamerę i trochę mnie zamazało, bo pada, wieje mocno. No bo to w końcu jest koniec sezonu niestety dla nas. Potem będziemy musieli zacząć sezon spinningowy na drapieżnikach. No, no to was teraz zabiorę do domku. Domek zawiera w sobie 3 łóżka na stanowisku numer 10. Ma taką gazówkę, ma grzejniczek dostępny. Tutaj macie łóżko piętrowe, tam macie kolejne łóżko. Tu macie oczywiście łóżko karpiowe. Tu takie okienko. Tutaj oczywiście macie moją czapkę, też macie oczywiście mikrofalę dostępną. Tu też jest lodówka. Ogólnie jest spoko, nie? Jest ogólnie spoko. Są dwa wyjścia. Jest tutaj jedno i tutaj jest drugie. Ale nie będę tutaj otwierał, bo to jest mocny przeciąg wtedy. No. Jak na razie nam się podoba. Zobaczymy, jak będzie z rybami. No masz tak grunąć. Aleks. Między wędką, bo pójdzie tam. Wiem, widzę. Na tą stronę wędka, na tą. Macie wyższą wędkę. Weź wędkę do góry. Fajnie jest. Tą stronę. Karp. I tu ładny bardzo. Bardzo ładny karp. Aleks, prawo. Ładny. Podnoś go do góry, podnoś. Ale ładny karp, ja pierdolę. Siedzi. Mamy go. Jak to się wyciąga? Musisz tak wyprostować i wyciągnąć. Bo, tak. Taki no szósta. Dawaj. Taki szóstka myślę. Najpierw go zważymy. Myślę widzowie, że to jest taka szósteczka, ale fajnie dał. Szósta, piątka. Kołyska sucha, nie? To nie całe kilo. 5960. No to piątka na pewno, nie? No, piątka ma. Piątka. Dobra, zdjęcie ładne. Panowie, jest kart 5900. No i złapcie tylko tutaj na sam koniec. O, tak. Wypuszczam pięknie. No, pój mały. Kulka Pacific Piona 18 mm. Piona. Widzowie, zobaczcie co tata wyciągnął na kulki wiszne od Wrocławiu. Ryba ma na pewno z 15 kilo. On ma z 15 kilo, myślimy. Jaki klocek, ja jeszcze takiego nie widziałem, stary. Zobaczcie, jaka piękna ryba. Dawaj, kilo, ile? Jezu, to jest prawie 20 plus, widzowie. 19600. To ma 17 kilo. Czekaj, bo tu zabraciłeś ten. Jeszcze... On ma 18 kilo, tato. Jeszcze 15. 17. 17, 100. Kurwa, nie mam. 15. Kilo, 15. Masz ryby, kurwa, no i tata już zakończył sezon pięknie, co nie? Jak się tata cieszy z ryby piąta? Kurwa. Ale co to ryba, stary, ale ryba!
pełno łuski jeszcze, nie? No. Dobra, ładne zdjęcie chcesz. No. Ej, dawaj sobie pod... Loku zdjęcia ja będę nagrywał. Nie wydawał wyjść, co? No. Stary, ja myślałem, że jest szóstka, stary. No ja też, myślałem, że tak ciągnę, no kurwa. Co? Mówię, piąteczka lajtowa. Matę, mówię, co on, kurwa? Lajtowa piąteczka, mówię, kurwa. A tu stary piętnastak. Ale pięknie, tato, zakończyłeś sezon. Dawajcie, zróbcie mi zdjęcie. No gdzie jest Lokus z fotograf? Dawaj, tutaj, tylko obróć się, czekaj, spokojnie. Dawaj, chodź, ładnie musi być zdjęcie, kurwa. O, a, oblejcie go wodą, oblejcie go wodą. Oblejcie go wodą. To tak 17-20. No to tak. Czekaj, czekaj, spokojnie, nie podnosi go jeszcze. On ma na spokojnie 16 kilo, tato. Cześć, Alek, odsunął. Dobra. Patrzcie, jaka ryba. Ponad 15 kilo karp sezon. Tak się u nas kończy sezon, widzowie. Musisz. Tak no. Się u nas kończy sezon. Dawajcie, dawajcie, mam go. Tak się kończy u nas sezon. Ryba wzięła na kulkę wiśnia 15 mm plus pop-up 12 mm. Piękna ryba wyciągnięta niedaleko od krzaków. Otarczyła mi tak naprawdę. Ale mam zdjęcie człowieku. Gratulacje. Napierdolę. Dobra widzowie, kolega holuje właśnie chyba karpia. Ma na wędce, ja jestem z podbierakiem. Tata i wujo jeszcze tak się nie wyspani. Po tej rybie 16-kilowym karpiu sezanie u taty. Teraz wystąpiła u kolegi ryba. Ciekawe co to idzie. Wędki w Maćka płynie. No i trudno. Będę sobie wstawał, co nie? Spokojnie go, spokojnie go, spokojnie, no. Fajny musi być. Zaraz powinien wyjść na powierzchnię. Głęboko. Wiem. O, rola. Pogoda na siotra jest idealna. Może jest siotr, nie wiadomo, ale by prędzej by już wyskoczył. No skwida. Squid morancza. To nie jest mała rybka. No to nie jest mała rybka. Tak się wydaje po tym holu. Popuj go do góry śmiało. Muszę na chwilę ładny karp. Ładny karp, bardzo. Ładnie tutaj poszedł. Po tych bąbelkach już wnioskuję, że jest fajny bardzo. No, dobra. Ja muszę wyłączać, bo tutaj będzie już podbieranie praktycznie. Zapięty pak książkowy. No i zobaczcie, widzowie, jest ta ryba. O, tata do nas przyszedł. Kolejna ryba. Moje obstawienie na wagę to jest 10. Ma fajny brzuszek bardzo. Ale możemy zawsze się mylić, bo mieliśmy sporo sytuacji z takimi karpiami. Jeszcze były 6-5. Ale jakie grzeczne te karpie są, co przecież pan zobacz. Jakie grzeczne. Grzeciutkie, wychowane. Stary. Wychowane widać. Ty widzisz jakieś w ogóle coś? Nie wiem. Czasem muszę ubrać ładnie kurtałkę. No.
Tato, przynieś wodę, żeby go oblać. Bo twojego szesnastki ani razu nie obraliśmy i nam tutaj. No właśnie, bo nie wiem, jak to mi wody płynie. Jest godzina, już wam mówię, 8:16. Trzecia ryba już na macie. Druga to będzie nasza i ostatnia nocka, bo przyjęliśmy tutaj na dwie noce. Idzie tata z wodą. Oblewaj go. Nie, to jak go spod wieraka loku wytanę. To najpierw, no właśnie, w sumie. Ociągnie. No ładny garbus. Grubasek taki. Co, wagę? O, wagę musisz trzeba już przynieść. Dyszka, co nie, tato? No. Ktoś pod dyszkę, co nie? Może być nawet i ciupkę więcej. No, po tym brzuchu może trochę wnioskować, ale trochę mieliśmy z tymi sytuacjami, z tymi brzuchami. Spróbujemy. No, kilo mata, kilo 300, nie? No. To kilogram policzmy. Trzynaście pokazuje. No to 12. No 11 800. 11 800, kurwa, zrób mi zdjęcie tak z sobą wody. Dobra, no to musimy się wyłączać i robimy zdjątko. Da, jeszcze pokażemy, jak się go oblewa. No ale beczułeczki ładne tu mają. Mieliśmy sobie kotka do domku. Sobie go teraz ułaszczemy fajno, jemy tosty. No. Kolega przed chwilą zjadł, znaczy złapał. Dawaj, bo wyszedł z kadru. Złapał z 11 800 karpia, golca, i tam właściciele, znaczy tam współwłaściciele prawdopodobnie łapią cały czas jesiotry, mówili. No, a my sobie jemy teraz śniadanko, zrobiliśmy sobie herbatki, kota wzięliśmy, jeden ze zestaw sobie wiozłem. No i drugi, taki mały czarny. Drugi zestaw po prostu włożę po śniadanku. Dobra, widzowie, wujek z jesiotrem najprawdopodobniej, bo na śledzia przypieprzyło. Jak oceniasz sytuację, Maciu? No cieszę się, co nie pierwsza ryba w sezonie, stary. No pierwsza ryba na zakończenie sezonu, nie? Zobaczymy, jaki jesiotrek. O kurwa, ty! Rosyjski, jaki ładny! Ale ładny rosyjski jesiotr. Ale piękny. Ale piękny. Już go podbieraj. Tu. No dawaj, chodź tam. Siedzi. Jest, siedzi, Maciuś, pierwsza ryba sezonu, stary! Nie, jesiot. Kurde, Maciu, ja poluję na jesiotra, a ty zarzuciłeś pół godziny jesiot. Mamy go, piękny. Piękny. Rosyjski to jest. On jest taki jasny właśnie. To jest właśnie rosyjski. Stary, ale fajnie wypadzić. Panowie. Wszyscy Sezon mamy już mam ryby. Uratowany co nie. Sezon uratowany masz, Maciek. Nie. Dobra. No. Odczepię go. Powyżej 10 ma. Ale po wodę leci. Dobra. Całe wiaderko wody. Krótki hol, widzowie. Minutę prawie trwał. O, woda. Lecimy. Od razu go trzeba oblać. Trzeba będzie go od razu napompować. Uważaj, Maciek, z nim spokojnie. Masz. Ale piękny rosyjski jesiotr. I na zerwany zestaw, co nie? Nie, przecież to jest ten, naprawiony. Aha. Czekaj, Maciek, jak go zleję wodą? No, dawaj. Tak, Olku, dawaj. Dawaj. Dawaj, waga i do wody. Waga. Ważymy go, dawaj. I do wody, Maciek, jeżeli go wypuszczasz, to go napompuj. Mokra mata, no to kilo 200 trzeba odjąć. Uważaj, bo się rzuca. 9900. No to 8700. No, zrób sobie zdjęcie. Dawaj, zrób mi zdjęcie. Kusi. I nie wyginaj mu ogona. Tak po prostu go prosto trzymaj. Ale Szysiu. Kusy, Maciuś. Spokojnie, pomalutko, nisko to go.
Ale tu ładne są zdjęcia, stary, ty. A ja się nie chcę, kurwa. Spokojnie. Spokojnie. Krzysiu, czekaj. Jak Maciusz osłania się siatra, powiedz do kamery? Życiowy jesiotr, bo tamte był 770, co nie? Mam. Idź go ładnie wypuść. Nagrywaj sobie, jak wypuszczę. Wiem. Kurde, mogę się tutaj przejść, ale dobra. Gdybyś wypieprzył wędki, to byś odkupował 1300 zł. Podpompuj go, Maciuś. Podpompuj go. Dobra, od razu popłynął. Dobra, poszedł? Dobra, panowie, mam sen.